No, no. Nie wypije od razu, no to kurczę, żona od razu wypija. Krupnika skrowa, no nie, nie, nie. O, moja matka. Avanti bordello bum bum. Ostatnio na WP.pl czytałem, że włoska armia jest jedną z silniejszych w Europie. Tak, kurwa. Chyba burdello. Z drugiej strony, to możemy powiedzieć o własnej armii. Powiedzmy, jaka to może być armia, jak kurwa facet mieszka ze swoją matką do 30 roku życia, no albo jeszcze dalej. Ale za takiego mają premiera. No teraz. A, nie wiem, czy czytaliście ten, Brytyjczycy Challengery wymieniają, bo nowe czołgi mieli połowę lżejsze. Dwa zdjęcia widziałem, gdyby mają film udostępnić. Z tym, tak jak Japończycy zrobili tą kurtkę, co obraz przepuszcza. A, no tak. Ekrany optyczne, że kurde, na zdjęciu faktycznie ten czołgu nie widać w ogóle, nie? Tylko tak jakby gorące powietrze się rozmywało. Albo ja to pamiętam, widziałem zdjęcie, jak właśnie miła uśmiechnięta Japonka. Środek kurtki miała właśnie czymś takim wyłożony. Tak, i nie miała dziurę w żołądku normalnie. Ale słuchaj, ale dwa zdjęcia lądowe dali, to jeden faktycznie, no, ze 100 metrów to w ogóle tak, wiesz, gorące powietrze się przeżywało, tylko kurz za nim, a na drugim do połowy był tylko zakryty i połowę czołgu nie było też, nie? Przesada. I to właśnie czaisz i wymieniam challengery czytają, dwójki. Czyli i trzy dywizje przytrzymały na wykonaniu czołgu, to czołgi są na połowę lżejsze, bo challengeru mam 35 ton. To sama armata, ale w przypadku się silnik elektryczny, do tego jeszcze nie będzie można ich namierzyć żadną makietą, nie? Chyba że zrobią ten, nie wiem, na zakłócenie pola magnetycznego. A jednostki z oddalenia, to widzisz jako żetony przesuwające się po stole. A ty do dyspozycji, oprócz tam oczywiście rozbudowy bazy i tak dalej, i zaopatrzenia, co jest istotne tutaj. Fortele, szpiedzy. No, to właśnie fortele. Tylko że tam wiesz, tam się czołgów nie buduje, niczego, tylko dostajesz na misję. Bart, wiedziałeś, że to znaczy, co w kampanii, mówisz o kampanii, a co innego w multi. Ale nie, ja no, to multi to dobrze. Ja kampanii nawet nie tycałem, tylko na multi od razu. I o Bożeż ty mój, w każdym razie Rusy to tam na przykład Blitz, czyli że tam jednostki, bo cały stół jest podzielony na sektory. Trochę jest tych sektorów. W każdym razie to Blitz, że tam jednostki poruszają się dwukrotnie szybciej w tym sektorze. Jest też płomień JP. W każdym razie, że tam bo po pewnym czasie, jak jednostki są uszkodzone już tam mocno, to się wycofują. Zaczynają walczyć. To właśnie płomień JP, jak ja to nazywam, to eliminuje właśnie to i jednostka walczy do śmierci, jak prawdziwy Sowieta w gruncie rzeczy. Terror no to coś podobnego, tylko że to na przeciwnika działa i on szybciej ucieka właśnie. Cisza radiowa no to, że ukrywa twoje jednostki w sektorze, plus na to, że kamufluje wszystkie twoje budynki. Masz ten fortel jeszcze z tym, z postawieniem tych makiet czołgów na przykład. No. To właśnie gumowe czołgi albo samoloty. No. Gumowe ciekawe musi być. No i jeszcze tam atrapy budynków, z których do tej pory nie korzystałem i przez to jeszcze nie mam achieve'a. Nie? Ale też jeden, który właśnie niedawno zacząłem używać. Bo tam ogólnie rzecz biorąc jest podział na te żetony lekkie i ciężkie. Jest Rus, który sprawia, że bomba Amano.
A śliczne mapy są w Rosji, jak tak oddalisz, na przykład nawet jak zbliżysz, to jest ślicznie to wygląda. No i każdy ten sztab inaczej wygląda. No, no. W sumie to najlepiej jak dla mnie wygląda niemiecki. Bo tak jak patrzyłem to radziecki, no to jakieś w sumie ziemianka. No, jak tylko że z rozwaloną ścianą. Ale to jest strategia Turo, to jest turówka czy... Nie, że to jest czasem rzeczywistego. Czasem rzeczywistego. To wiesz, to masz tam ten, jak to wiesz, to fur... Ale właśnie szoku. To jak na multi grałeś, to nie wiem jak na Xboxie, jest tam już ten DLC na Japończyków? Wiesz co, nie, znaczy, musiał się, nie wiem, nie sprawdzałem, bo musiał się przyłączyć na tego. Na konto ten amerykańskie, bo ja na polskim jadę, no nie, a wiesz jak polski jest tylko okrojone, nie ma wszystkiego. To nie sprawdzałem, bo to dość dawno, w zeszłym roku już to grałem. To na PC-cie właśnie są Japończycy. Jedność przeciwko takim grać. Jeśli Francuzi już byli przegięci, bo oni w 39 i 42 są bardzo mocni. Chodzi o graczy, tak? Nie, o nacje, bo graczy to jedno, gracz może być kompletną nogą. Na nacje tak. Francja na początku właśnie 39 i 42 są bardzo mocni.